W tym filmie zajmiemy się basem cyfrowanym. Właściwie takim początkiem, początkowymi zagadnieniami związanymi z basem cyfrowanym. Wiesz, co to w ogóle jest? Bas cyfrowany jest to taka bardzo charakterystyczna dla baroku, bardzo charakterystyczny dla baroku sposób akompaniamentu. Polegał na tym, że partie akompaniamentu notowano na jednej pięciolinii z kluczem basowym, najczęściej nie mógł być tenorowy też od czasu do czasu. I tam była melodia właśnie tego głosu basowego zapisana oraz zakodowane cyframi lub innymi oznaczeniami, takimi niecyfrowymi, akordy. To było dosyć praktyczne, ponieważ wtedy muzyk, który grał na instrumencie partii basu cyfrowanego, czyli inaczej basso continuo, realizowało najczęściej dwóch muzyków. Jeden grał na instrumencie melodycznym basowym, czyli na przykład wiolonczela, kontrabas, viola da gamba czy fagot. Natomiast drugi grał na instrumencie harmonicznym, takim akordowym. I tu mógł być najczęściej klawesyn, ale też organy czy lutnia. No i ten instrumentalista grający na instrumencie akordowym mógł te akordy improwizować. Oczywiście linię basu powinien zachować taką, jaką napisał kompozytor. Natomiast te górne głosy mogły być prowadzone bardzo różnie. Tutaj jakby kompozytor dawał pewną swobodę. Chodziło o to tylko, żeby grać określone jakieś akordy. Podobnie jak w sumie w jakichś tam współczesnych piosenkach, to też mam określone akordy, ale nieważne dokładnie w jaki sposób one są budowane. Dobrze, to w tym filmie zajmiemy się tym, jak czytać takie podstawowe oznaczenia basu cyfrowanego, właściwie oznaczenia dotyczące trójdźwięków. Powiemy sobie też, jak tworzyć takie oznaczenia. Po pierwsze, taka ogólna zasada dotycząca tworzenia oznaczeń basie cyfrowanym. To już co powiedziałem. Dźwięk piszemy, jakby akord kodujemy tak, że dźwięk basowy jest podany, zawsze jest jakaś nota podana. Natomiast te pozostałe składniki akordu są kodowane cyframi. I co te cyfry oznaczają? To tam możemy w basie cyfrowanym spotkać szóstkę, jakąś ósemkę, jakąś trójkę, jakąś czasem nawet czwórkę. Czasem się zdarza, że tam będzie jakaś szóstka z krzyżykiem, nie wiem, tam czwórka z bemolem, czy w ogóle sam krzyżyk, kasownik. Jak to wszystko czytać? No to tak, musimy podzielić sobie te znaki na cyfry i niecyfry. Sama cyfra oznacza odległość od dźwięku w basie, wyrażoną interwałem. Czyli na przykład, jeżeli przy dźwięku C, znaczy pod dźwiękiem C, czy właściwie no, najczęściej jednak notowano te cyfry nad, ale w naszych zadaniach harmonicznych będzie bezpieczniej, jeżeli podpiszemy je pod basem, to oznaczało, ta szóstka znaczy nam dźwięk odległy o sekstę od tego dźwięku w basie, czyli dźwięk A. Tak to kodowano. Jeśli by tam miały być jeszcze jakieś inne składniki, no to pisano też inne cyfry lub nie, bo niektóre oznaczenia są uproszczone. Zaraz to też wytłumaczę, z czego nie trzeba było pisać. Może właśnie teraz i poza tym no, są jeszcze takie właśnie znaki chromatyczne na przykład. To są oznaczenia, znaczy to są takie znaki chromatyczne oznaczały, że dany składnik należy właśnie napisać z jakimś znakiem chromatycznym. Napisać albo zagrać bardziej, to chodziło, żeby do grania. Czyli na przykład seksta od dźwięku w basie ma mieć krzyżyk. Kwarta od dźwięku w basie ma mieć bemol. Dosyć czytelny. A jeżeli jest sam znak chromatyczny, to tutaj się ludzie mówią, że to jest uproszczone, że sam znak chromatyczny oznacza trójkę z tym znakiem chromatycznym. Czyli na przykład sam kasownik oznacza, że to ma być tercja dźwięku w basie, ma być zagrana z kasownikiem. No dobrze, a teraz skąd wykonawca wiedział na przykład, jaką tercję zbudować? Tercję wielką czy tercję małą? Było to dosyć proste. Taką tercję, jaka wynika z
tonacji, jaka wynika ze znaków przekluczowych. Czyli nie zastanawiał, czy wielką, czy małą, budował tercję naturalną, można by tak powiedzieć. Taka, jaka wynika z tonacji. Jeżeli miała być inna tercja, na przykład właśnie zamiast wielkiej grać małą, musiał się pojawić jakiś znak przygodny. No i wtedy pisano, akurat może przy tercji to niekoniecznie, bo wtedy pisano w ogóle bez trójki, znak chromatyczny. Ale można by też oczywiście zapisać obok trójki. Też te oznaczenia w basie cyfrowanym ewoluowały. Kiedyś była taka przekreślona szóstka na przykład, albo jakaś taka przekreślona czwórka tutaj z takim o czymś elementem, czy jeszcze jakieś inne tam siódemka z takim o. To wszystko to są oznaczenia starsze. I w sumie częściej używane w takiej żywej muzyce dawnej, żywej muzyce barokowej, niż te nowsze, które właściwie istnieją tylko w podręcznikach. Na przykład szóstka przekreślona to jest to samo co szóstka z krzyżykiem. No my się zajmiemy już tymi nowszymi, które występują w podręcznikach do harmonii. One są takie no, bardzo, bardzo czytelne, te oznaczenia. Dobra, to sobie wytłumaczyliśmy. Spróbujmy, jeszcze właśnie zasady dotyczące tego, co notowano w basie cyfrowanym. Co kodowano? Co kodujemy? Na przykład, napiszmy to, kodujemy w basie cyfrowanym. Warto wiedzieć, które składniki akordu kodujemy cyframi. Prymę. Teraz uwaga, jeżeli nie jest w basie. Jeżeli pryma jest gdzieś, ma być właśnie w basie, ma być jakiś inny skład niż pryma, to prymę musimy zanotować. Poza tym dźwięki chromatycznie zmienione, tak skrótowo napiszę tutaj takimi znakami chromatycznymi. Jeżeli mamy w akordzie jakiś dźwięk, w którym trzeba dać znak przygodny, to musiało być zanotowane w oznaczeniach cyfrowych. No właśnie, znaki przykluczowe oczywiście nie musiały być, ani jakieś tam przypominające też nie musiały być. Czasami w okresie taktowym dajemy znak taki przypominający, że no to nie jest, znaczy to jest znak przygodny oczywiście, ale taki niekonieczny. Tego też nie musiało być. No właśnie cyfrowane kodowane, ale te takie konieczne znaki, jeżeli gdzieś musimy dać dźwięk taki spoza tonacji, na przykład albo z jakiejś odmiany tonacji, to wtedy musimy taki dźwięk oznaczyć cyframi, oznaczyć no, w tym oznaczeniu bazu cyfrowanego. I trzecie to są te składniki takie dysonansowe, czyli sekunda, kwarta, kwarta tutaj ktoś się może ze mną spierać, kwarta, czyli jest dysonansem. Jako składnik akordu, tak, to jest dysonans, takie składniki niedysonansowe, czyli konsonansowe, tryma, tercja, kwinta, właśnie tylko tyle. Pozostała czy sekunda, kwarta, seksta, septyma, czy nona, kodujemy w basie cyfrowanym. No dobra, w takim razie wytwórzmy sobie, znaczy pokażmy sobie, jakie były oznaczenia trójdźwięków w basie cyfrowanym. Dźwięk. W basie cyfrowanym. Jeśli będziemy rozważać dwie opcje, albo w tonacji durowej, albo w tonacji molowej. Znaczy, to zasada będzie taka sama, natomiast czasami będzie po prostu delikatna różnica. To zaraz pokażę. No to tak, weźmy sobie tonikę w tonacji C. Zbudujemy ją sobie bez przewrotu. C, E, G. I teraz w basie cyfrowanym, to jest taki znak równa się, żeby położyć takie samo oznaczenie, zapisujemy dźwięk basowy, a pozostałe składniki akordu kodujemy cyframi. No to patrzymy, dźwięk E jest odległy o tercję od dźwięku C, tego basowego, zatem piszemy tutaj trójkę. Dźwięk G jest odległy o kwintę od dźwięku C, więc będzie tutaj piątka. Utworzyliśmy oznaczenie trójdźwięku bez przewrotu w basie cyfrowanym. Ale to nie wszystko. Teraz sprawdźmy, czy możemy to oznaczenie uprościć.
no tak, trójka oznacza nam dźwięk E. Dźwięk E jest tercją. W tamtej liście rzeczy, które oznaczamy, nie ma tercji. Tercji nie oznaczamy, a zatem możemy tą trójkę zmazać. Teraz piątka oznacza nam dźwięk G. Dźwięk G jest kwintą. Kwinty w basie cyfrowanym nie oznaczamy. Możemy tą piątkę zmazać. I co teraz? Zostało nam nic. Tak, to też jest oznaczenie basu cyfrowanego. Nic. Jeżeli w jakimś poddanym dźwiękiem, czy nad danym dźwiękiem nie ma żadnego oznaczenia, żadnego oznaczenia cyfrowego, to oznacza, to też coś oznacza, to oznacza, że w basie mamy prymę trójdźwięku. Trójdźwięku, który wynika z tonacji. Od tego dźwięku mamy zbudować trójdźwięk, tercję, kwintę i to ma być ten trójdźwięk zagrany. Czyli tym podstawowym oznaczeniem trójdźwięku bez przewrotu jest nic. Zobaczmy, jak to wygląda dla tonacji, dla trójdźwięku na tercji. To jest trójdźwięk na tercji, to nie w pierwszym przewrocie. Tutaj piszemy dźwięk basowy, dźwięk E, troszkę krzywą mi się napisało. I pozostałe dźwięki kodujemy cyframi. Dźwięk G jest odległy o tercję od dźwięku w basie, więc to trójkę. Dźwięk C jest odległy o sekstę od dźwięku w basie, więc piszemy tutaj szóstkę. Zobaczmy, że w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Piszemy oznaczenia jedno nad drugim. Tak po prostu pisano. No to się zresztą kojarzy, tak, z akordem. I zazwyczaj jest tak, że te liczby większe są nad mniejszymi. One są tak jakby właśnie, patrząc od dołu do góry, w kierunku rosnącym. Nie w kierunku, tylko no, w kolejności rosnącej. No i teraz zobaczymy, czy da się to uprościć. Trójka oznacza dźwięk G. Dźwięk G jest kwintą trójdźwięku. Kwinty nie oznaczamy. Możemy tą trójkę zmazać. Szóstka oznacza nam dźwięk C. Dźwięk C jest prymą. Prymę oznaczamy. Była na tej liście, którą wcześniej napisałem. Pryma, jeśli nie jest w basie, musi być oznaczona. No to szóstka tu zostaje. A zatem takim najprostszym oznaczeniem trójdźwięku na tercji jest szóstka. Stąd czasami też mówi się na pierwszy przewrót trójdźwięku przewrót sekstowy. Ma takie oznaczenie 6. A my jeszcze zobaczmy na kwincie. Zbudujmy tę mówkę. Czyli trójdźwięk na kwincie. Przepisujemy sobie dźwięk basowy. Pozostałe dźwięki kodujemy cyframi. Dźwięk C jest odległy o kwartę od dźwięku w basie, dźwięk E jest odległy o sekstę od dźwięku w basie, więc mamy oznaczenie 6,4. Zobaczmy, czy da się to uprościć. Czwórka oznacza nam dźwięk C. Dźwięk C jest prymą, prymę oznaczamy, czwórka zostaje. Szóstka oznacza nam dźwięk E. Dźwięk E jest, jest tercją tego akordu, tercji nie oznaczamy. Ale uwaga, to jest jeden wyjątek, w ogóle jedyny wyjątek w całym basie cyfrowanym, gdzie oznaczamy właśnie te tercje. Gdybyśmy dali tutaj oznaczenie sama czwórka, to by oznaczało trochę inny akord, taki z kwartą zamiast tercji, to się rozwiązuje na trójdźwięk, no nieważne. W każdym razie po prostu w tym jednym wypadku tercje też oznaczamy, czyli musimy sobie dać taką uwagę, że wyjątek. Tu oznaczamy też tercję. Tak, szóstka oznacza nam tercję. Szóstka oznacza nam dźwięk E, który jest tercją tego dźwięku. No i w tym wypadku jej po prostu nie zmazujemy. Tak po prostu tak ma być. To jest wyjątkowa sytuacja. A zatem oznaczeniem trójdźwięku bez na kwincie jest 6,4, stąd też na drugi przewrót trójdźwięku czasem się mówi, że to jest przewrót kwart sekstowy. Zobaczmy, jak to wygląda dla tonacji molowej. Weźmy w tonacji amol dominantę, ponieważ chcemy, żeby to były z dźwiękiem takim podwyższonym, czyli w tonacji amol mamy E-dur, E-gis-H. Zapiszmy sobie
X, H. I teraz tak, mamy tutaj E. Zrobimy to bez przewrotu. Jakie by tutaj były oznaczenia? No tak, kodujemy sobie cyframi. Dźwięk GIS jest odległy o tercję od dźwięku w basie, zatem musimy, no, piszemy trójkę. Dodatkowo on ma krzyżyk, czyli ta trójka musi być z krzyżyki. Dalej mamy dźwięk H. Dźwięk H jest odległy o kwintę od dźwięku w basie, piszemy tutaj piątkę. I patrzymy, czy można uprościć. Trójka z krzyżykiem oznacza na dźwięk GIS. Dźwięk GIS jest tercją, tercji nie oznaczamy, ale jest to składnik chromatycznie zmieniony. On co prawda jest w tonacji amol, w odmianie harmonicznej, ale jest to dźwięk, który nie wynika ze znaków przykluczowych, dlatego musi być oznaczony. Czyli ta trójka z krzyżykiem tu zostaje. Jedno, co możemy zrobić, to trójkę z krzyżykiem sobie uprościć do samego krzyżyka. To można zrobić. Tak po prostu ludzie się umówili. Sam znak chromatyczny to jest to samo, co trójka z tym znakiem. Piątka oznacza nam dźwięk H. Dźwięk H jest kwintą. Kwinty nie musimy oznaczać. Ścieramy ją i zostaje nam sam znak chromatyczny. To też warto zapamiętać, że jeżeli jest sam znak chromatyczny, albo właśnie jakaś trójka, ewentualnie właśnie te 3-5 też czasami się pojawi w niektórych uzasadnionych przypadkach, to to jest trójdźwięk bez przewrotu. Teraz na tercji zbudujemy sobie tutaj od dźwięku GIS, GIS HE, dominanta na tercji. I popatrzmy, jak to wygląda. Przepisujemy sobie dźwięk GIS basowy. Pozostałe dźwięki kodujemy cyframi. Dźwięk H jest odległy od GIS o tercję. Piszemy trójkę. Dźwięk E jest odległy od dźwięku GIS o sekstę. Piszemy szóstkę. I upraszczamy. Trójka oznacza dźwięk H. Dźwięk H jest kwintą. Kwinty nie musimy oznaczać. Szóstka oznacza dźwięk E. Dźwięk E jest prymą. Prymę oznaczamy. Jeśli nie jest w basie, a nie jest, bo tutaj w basie jest tercja, więc ta szóstka zostaje. No i zobaczmy, że tutaj akurat to znaczenie jest takie samo, ale różnica jest taka, że w basie mamy dźwięk zmieniony chromatycznie. Po prostu w basie pojawił się ten krzyżyk, dlatego tutaj nie musi być tego krzyżyka już w oznaczeniach cyfrowych. Jeszcze na kwincie zbudujemy sobie. Tak. I pokażmy, jak to wygląda w basie cyfrowanym. Oznacza, kodujemy cyframi. Dźwięk E jest odległy od kwarta od dźwięku w basie, czyli musimy tutaj czwórkę. Dźwięk GIS odległy o sekstę od dźwięku w basie. Ponadto jest to dźwięk z krzyżykiem, więc ta szóstka musi być z krzyżykiem. Piszemy szóstkę z krzyżykiem. Upraszczamy. Czwórka oznacza dźwięk E. Dźwięk E jest prymą, prymę oznaczamy. Zostaje. Szóstka z krzyżykiem oznacza nam dźwięk GIS, który jest tercją. Tercji nie oznaczamy, ale tu jest dźwięk chromatycznie zmieniony, więc dźwięk chromatycznie zmieniony oznaczamy. A więc szóstka z krzyżykiem tutaj zostaje. I mamy oznaczenie po prostu też 6-4, tylko że tutaj akurat, jeżeli ta tercja ma być podwyższona, no to musi być przy szóstce ten krzyżyk. Spróbujmy to zebrać, te oznaczenia, nawet jeżeli nie do końca się łapie, jak one są wyprowadzone, te oznaczenia, to tak właśnie pod kątem takiej szkolnej harmonii warto zapamiętać po prostu, jakie są te oznaczenia basu cyfrowanego, żeby potem móc je przeczytać. Czyli tak, twój dźwięk w basie cyfrowanym, zróbmy sobie taką ściągawkę. Jeżeli w basie cyfrowanym mamy oznaczenie nic, ewentualnie jest to trójka, piątka, ósemka albo kombinacja tych liczb 5-3, 5-8, 8-5, znaczy 8-5-3, 8-3 czy coś takiego, albo też jakiś taki znak chromatyczny bez niczego, bez żadnej innej liczby, to oznacza, że w basie mamy prymę trójdźwięk i trójdźwięk jest bez przewrotu, jest na prymie. Jeżeli w basie
cyfra ma znaczenie 6, to oznacza, że w basie mamy tercy trójdźwięku. Jeżeli jest 6,4, to oznacza, że w basie mamy kwintę trójdźwięku. No, nie ma tego dużo do zapamiętania. Nic, 6, 6, 4. Cokolwiek innego, to też się bez przewrotu. No chyba, że będzie jakieś 6, no i gdy się pojawia szóstka po prostu, to już musimy uważać, bo to będzie przewrót. W ogóle, gdy mamy dwie cyfry, jakiekolwiek, to zawsze możemy sobie po prostu policzyć te odległości od dźwięków w basie i wtedy wyjdzie nam, o jakie dźwięki tutaj chodzi. No natomiast w takich najprostszych zadaniach z harmonii, czy w najprostszych utworach z basem cyfrowanym, no po prostu mamy te oznaczenie. Dobrze, tyle w tym temacie, w jakimś tam następnym filmie. Rozwiążemy sobie przykładowe zadanie z basem cyfrowanym.